A jeśli mój ziemski ojciec nie był dobry, przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wczoraj mówiłem wam o tym, że szczęśliwy jest ten, kto miał dobrego ojca. Ale nie wszyscy są takimi szczęściarzami, że Bóg obdarzył ich dobrym ojcem. Kiedyś spotkałem takiego mężczyznę, który nie chciał mieć dzieci. A powodem tego było to, że nie chciał, żeby jego dzieci cierpiały tak jak on. Nie chciał być dla swoich dzieci tak, jak jego ojciec był dla niego. Okrutny, i który zostawił wiele ran na jego psychice. Dzisiaj chcę powiedzieć kilka słów właśnie dla tych, którzy albo wychowali się bez ojca, albo wychowali się ze złym ojcem, ojcem, który nie był dla nich przykładem Boga Ojca, tylko raczej tyrana albo jakiegoś okrutnika. I wielu tak się zdarzyło. Tutaj mam książkę o księdza Dolindo Ruotolo. Książka, która jest jedną z wielu książek, które teraz propagują tego kapłana. W książce Jezu, ty się tym zajmij, autorka opisuje dzieciństwo ojca Dolindo. I kiedy ja czytałem tę książkę, to miałem tak mieszane uczucia, kiedy zacząłem ją czytać, bo pięści się wręcz zaciskały, kiedy czytałem, jak jego ojciec go traktował, jak go bił, jak go zamykał w komórce, straszył, głodził, jak wymagał, jak traktował jego matkę, że ją zdradzał, że w końcu musieli opuścić go. Matka musiała się, jakby odeszła od swojego męża i potem oni musieli potem uczyć się gdzieś tam, żeby mieli po prostu, poszli do seminarium, żeby mieć kromkę chleba. I on mówi, że kiedy był takim młodym chłopcem, to mówi, byłem jak imbecyl. Nazywał siebie, że był taki jakby ograniczony umysłowo. Tak mocne rany na jego psychice wywarła postać jego ojca. I co się stało z tym ojcem Dolindo? Otóż on jednak poznał miłość i dobroć Boga Ojca. Po części przez swoją pobożną mamę, ale przede wszystkim przez to, że czerpał z obrazu, który jest napisany, jest w Biblii, którą bardzo potem jako kapłan studiował i opisywał, komentował. I on odkrywał obraz prawdziwego ojcostwa nie w obrazie swojego ojca, ale z Księgi Pisma Świętego. To właśnie Słowo Boże stało się dla niego przewodnikiem na drodze jego ojcostwa, bo on jako kapłan stał się ojcem w wierze dla wielu i wiele miał córek duchowych i synów duchowych i był bardzo kochany. Jak się to stało, że on, który zaznał tyle niewdzięczności swojego ziemskiego ojca, potem mógł być sam dobrym ojcem? I wiem, że teraz wiele młodych wychowuje się bez swojego rodzonego ojca. Często wychowują się przy kimś innym. Często też sami boją się być ojcami. Wielu młodych ludzi boi się małżeństwa, dlatego że nie rozumieją ojcostwa. A ci, którzy nawet wychowują teraz swoich synów i córki, często popełniają wiele błędów, dlatego że chcą być dla nich zbyt dobrzy, wszystko robią dla nich, mają mało dzieci, więc traktują te dzieci jak królewiczów. I to wychowanie często pełne miłości, ale oparte na złych wzorcach, powoduje to, że dzieci potem nie spełniają tego, czego rodzice oczekiwali, co im życzyli. I dziś właśnie chciałem powiedzieć kilka słów dla tych, którzy
chcą być dobrymi ojcami, albo którzy mają zranione swoje dzieciństwo i obraz ojca. Widzicie, nie ma nic straconego. Tak jak ksiądz Dolindo, on odnalazł obraz Boga Ojca, odnalazł go w samym Jezusie Chrystusie. Bo kiedy apostołowie przyszli do Jezusa i zapytali Go, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mówi, tyle czasu już jestem z wami, abyście mnie nie poznali. Kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca. Widzicie, żeby teraz wchodzimy taki czas naszych rekolekcji, kiedy będziemy mówić o tym, jak Bóg wychowuje swoje dzieci, jakim jest Ojcem dla nas. I najlepiej pokazał to w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus też stał się takim dla apostołów Ojcem i On ich wychowywał. I powiecie sobie tak, no, ale Jezus sobie wybrał dzieci, ale pośród nich wybrał sobie różne. I wybrał sobie takich, którzy byli w Nim zakochani, których miłował, tak jak świętego Jana, ale byli też tacy, którzy Go zdradzili, którzy Go się wyparli, którzy Go nie rozumieli, którzy sprawiali Mu też trudności. I przyszedł i poszedł nie tylko do tych dobrych, którzy za Nim szli, ale mówi, idę szukać to, co poginęło. Zobaczcie, ile dzisiaj ojców i matek jest niezadowolonych ze swoich dzieci, chociaż starali się je wychować dobrze, a jednak straciły wiarę. I chcą też, żeby ta wiara do nich wróciła. Ja czasami, kiedy spotykam takich rodziców rozczarowanych efektami swojego wychowania, mówię tak, popatrz, ty masz jedno, dwójkę tych dzieci, jak się o nich martwisz, jak za nich przeżywasz, a Bóg Ojciec, przecież On ma miliony takich właśnie jak ty. I to dziecko, o którym mówisz, też jest Jego dzieckiem. I on też, jemu też na tym dziecku zależy. Tak jak na tobie mu zależy, tak zależy na twoich dzieciach. Widzicie, Jezus Chrystus nas nauczy ojcostwa. Ojcostwa Boga Ojca. On, jeżeli my się przyjrzymy, jeżeli wpatrzymy się w Niego, to On nam wszystko to wytłumaczy. Jaki jest przede wszystkim Ojciec? Bo widzicie, każde dziecko jest podobne do swojego ojca pod względem takim zewnętrznym, nawet genetycznym, pewnych usposobień, charakteru, dziedziczy po swoim ojcu. I my też po Bogu Ojcu też dziedziczymy. Ale jeszcze jest cała sfera właśnie tego wychowania. I my, i generalnie, jeżeli dziecko jest dobre wychowane, to chce być tak jak ojciec, to chce być tak jak mama, chce naśladować ich. Chcę być podobnym. Często na przykład dzieci wybierają profesję swoich rodziców. Starają się być podobne na nich, ale trzeba mieć ten obraz. Jeżeli ktoś nie ma obrazu ojca, to sam nie będzie też dobrym ojcem. Dlatego musimy się wpatrywać w Jezusa, żeby zobaczyć Boga Ojca, Jego cechy, Jego miłość, żeby samemu też umieć być dobrymi ojcami. Dlatego wpatrujmy się w Jezusa. Dzisiaj chcę wam przeczytać fragment z proroka Izajasza, który mówi o tej miłości ojcowskiej. A Syjon mówił, Pan mnie opuścił i Bóg zapomniał o mnie. Iluż to może tak powiedzieć o swoich rodzicach teraz? Czy może kobieta zapomnieć o swoim niemowlęciu? Czy może nie miłować dziecka swojego łona? Lecz gdyby nawet ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na moich dłoniach. Twoje mury są stale przede mną. Patrzcie, nawet gdyby nasz rodzony ojciec czy matka od nas zapomnieli, chociażby byli źli, niedobrzy dla nas, chociażby nas skrzywdzili, to Bóg obiecuje, że nie zapomni o nas. Nawet gdybyśmy byli w złych warunkach, Bóg nie zapomni o nas. Zawsze się możemy do Niego zwrócić, wyciągnąć do Niego rękę. I drugie,
mówi, że wyrę nas na swoich dłoniach. Popatrzcie na te rany. Właśnie tak Jezus, tak Bóg wyrył nas na swoich dłoniach. Tak jak On nie mógł oderwać się od krzyża, swojego przeznaczenia, swojej miłości, tak i Bóg nie może zaprzeć się nas, bo nie może zaprzeć się samego siebie. On jest miłością. Miłość nie może się zaprzeć sama siebie. Dlatego pamiętajcie, gdyby nasz Ojciec, nasza Matka nie spełnili swojego zadania, Bóg nie zapomni o nas, jeżeli będziemy Go wezwiemy, jeżeli pójdziemy za Nim, to On wszystko nam wytłumaczy. Spotkałem wielu takich młodych ludzi, którzy musieli się uczyć ojcostwa i macierzyństwa, dlatego że nie mieli dobrego wzorca w swoim domu. Musieli się uczyć go na podstawie tej księgi, Księgi Pisma Świętego. Ona mówi nam o prawdziwym ojcostwie. Patrując się w Jezusa Chrystusa, najszybciej nauczymy się tego, jak być, jak kochać, jak realizować swoje ojcostwo i macierzyństwo. I na to was z serca błogosławię. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.